Warszawo, posłuchaj mnie na chwilę. Posłuchajcie mnie, ludzie. Tak sobie tutaj stoję, obserwuję was, jak przychodzicie, słuchając słowa Ewangelii. Widzę wasze szydercze uśmiechy. Widzę, jak się śmiejecie. Co za proste. Ewangelia jest bardzo prosta. Ewangelia jest tak prosta, że nawet głupiec nie zbłądzi. Tak mówi Boże Słowo. Więc nie masz dzisiaj nic na swoje usprawiedliwienie. Bo Boża Ewangelia jest tak prosta, że nawet dziecko jest w stanie uwierzyć. A Ewangelia jest taka, to jest dobra nowina o tym, że Bóg tak bardzo umiłował ciebie i mnie, że 2000 lat temu dał swojego Syna Jezusa Chrystusa jako ofiarę zbawczą za twoje i moje grzechy. Tak bardzo Bóg umiłował każdego z nas, że dał to, co najcenniejsze, swojego Syna. On poświęcił swojego jedynego Syna, abyś ty dzisiaj mógł żyć. Wystarczy, że w to uwierzysz. To jest tak proste. To jest tak głupie. Nie masz dzisiaj nic na swoje usprawiedliwienie. Boże Słowo mówi, kładę przed tobą swoje życie, przed tobą kładę życie i śmierć. Wybierz życie, abyś żył. W Jezusie masz pełnię życia. On 2000 lat temu na krzyżu Golgoty poniósł każdy twój grzech, każdą chorobę, każdą twoją niemoc. Tam na krzyżu Golgoty został przybity twój wstyd, twoje odrzucenie, twoja pustka. Wykonało się na krzyżu Golgoty 2000 lat temu twoje odkupienie. On zrealizował, wypełnił prawo. On cię uwolnił od grzechu. On cię uwolnił od diabła. Dzisiaj możesz być wolny. Pytanie, czy chcesz? Czy chcesz dzisiaj wziąć swoją wolność? Ja wybrałam. Ja wybrałam Jezusa. Jezus jest moim Panem i Zbawicielem. Nie wstydzę się Jego imienia. On jest moim Królem. Wiecie, ja byłam człowiekiem bardzo zakompleksionym. Byłam człowiekiem, który był w mega poniżeniu. Ja bardzo bałam się ludzi. Bałam się przyszłości, bałam się tego, co będzie jutro. Nie umiałam żyć. Nie umiałam podejmować konstruktywnych działań. Byłam osobą, która była bardzo samotna, mimo tego, że wokół mnie byli ludzie. Nie umiałam kochać i być kochana. Nie byłam akceptowana. I w tym stanie, najgorszym stanie mojego życia, kiedy już właściwie nie miałam nic, zawołałam do tego Boga, o którym słyszałam, że On jest. Ja tylko słyszałam, że On jest, ale wtedy poznałam Go osobiście. Zawołałam do Jezusa i powiedziałam: Jezus, jeśli możesz, przyjdź i zmień moje życie, bo ja nie potrafię tak dalej. I w jednej chwili, słuchajcie, zmieniło się wszystko, dlatego że On jest żywy i prawdziwy. On w jednej chwili zmienił moje życie. Ja uwierzyłam w to, co się wydarzyło na krzyżu Golgoty. Nie jestem dzisiaj osobą odrzuconą, dzisiaj jestem zaakceptowana, dzisiaj jestem szczęśliwa, dzisiaj jestem pełna. Dzisiaj żyję pełnią życia, dzisiaj się nie boję ludzi, dzisiaj jestem odważna. Dzisiaj idę z nadzieją w przyszłość, każdego dnia zwyciężam. Dlatego, że Jezus Chrystus to On poniósł mój grzech, to On poniósł moje odrzucenie, mój smutek, On to zabrał. On mnie całkowicie zmienił, ja dzisiaj o tym świadczę, że to samo jest dla ciebie dziś. Ty dzisiaj też możesz poznać żywego Boga. Ja nie mówię ci o religii. Ja nie mówię ci o żadnym systemie. Ja mówię ci o żywym Bogu, który zmienia życie. Nieważne, w jakim jesteś dołku. Nieważne, co się działo w twoim życiu do tej pory. Nieważne, czy jesteś dobrym po ludzku człowiekiem, czy jesteś podłym człowiekiem. I tak nie zasłużysz na niebo, bo Jezus, On już zapłacił cenę. Dzisiaj możesz pojednać się z Bogiem. Dzisiaj możesz pojednać się z Bogiem, doświadczyć nieba na ziemi. To jest tak proste. Jedyne, co musisz zrobić, to spokutować z tego, że żyłeś do tej pory bez Boga. Powiedzieć: Boże, przepraszam Ciebie za to, że chciałem własnymi uczynkami zasłużyć sobie na niebo. Nie będę jeszcze głośniej, żeby cała Warszawa usłyszała o tym, że tylko w Jezusie jest zbawienie. I to jest też dla Ciebie, przyjacielu. Dzisiaj też możesz pojednać się z Bogiem. To jest dla Ciebie. Dla każdego, kto słyszy, bo Ewangelia jest tak prosta, że głupiec nie zbłądzi na tych drogach. Nie polegaj na człowieku. Nie polegaj na uczynkach. Nie polegaj na religii. To cię nie zbawi. Tylko w Jezusie jest zbawienie. Tylko w Jezusie jest zbawienie dla ciebie dziś. Zbawienie to jest ratunek. Zbawienie to jest ratunek.
Dzisiaj to jest dla ciebie. Wybierz życie, abyś żył. Wybierz tak jak ja. Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej, to podejdź do mnie. Mogę się też o ciebie modlić. Mogę cię uzdrowić. Mogę cię uwolnić, dlatego że Święty Duch zamieszkuje moje wnętrze. Narodziłam się z Bożego Ducha. Jestem nowym stworzeniem. Dzisiaj o tym świadczę. Jestem Bożym dzieckiem. I ty też dzisiaj możesz pojednać się z Bogiem i być obywatelem nieba tak jak ja. To jest bardzo proste. Wystarczy, że zawołasz do Boga. Powiesz: Boże, potrzebuję ciebie. Przyjdź do mojego życia i zmień mnie, tak jak tą dziewczynę. Może to ci się dzisiaj wydaje, że to jest głupie. Ale tak jak powiedziałam na początku, Ewangelia jest tak prosta, że aż głupia. I ona jest cały czas aktualna. Od 2000 lat. Cały czas. Cały czas jest to aktualne. Jezus zbawił ciebie. Pytanie, czy ty dzisiaj chcesz to przyjąć? Czy ty dzisiaj chcesz pojednać się z Bogiem? Bo On wyciągnął do ciebie swoją rękę. Jezus to jest ostatnie słowo Boga do człowieka. To jest odpowiedź na każdą potrzebę człowieka dziś. Nie religia, tylko Jezus zbawia. Przyjdź do Jezusa. Amen.